Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj, tak jak zawsze, przygotowałem dla Was małą porcyjkę wiadomości z kolarskiego świata, a zaczynamy sobie od wczorajszego wyścigu w Pradze, bo tam jest taki dosyć prestiżowy mocno wyścig. Zbiera się tam cała śmietanka kolarstwa górskiego i startuje wyścig, który nazywa się Praskie Schody. I dobrze zrozumieliście, zawodnicy ścigają się po tych słynnych praskich schodach przy zamku na Hradczanach. Cały wyścig odbywa się w mieście, jest tam bardzo dużo kibiców, i bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. A wczorajszy wyścig może nas bardzo cieszyć, bo na podium stanęli wszyscy zawodnicy Cross Racing Teamu. Jolanda Neff zwyciężyła w wyścigu kobiet, Maja była druga, a w wyścigu mężczyzn zwyciężył Hiszpan Valero, drugi był Ben Giger, a trzeci był Bartek Bawak. Także tak jak powiedziałem, komplet zawodników Cross Racing Teamu na pudle wczoraj w Pradze. Druga wiadomość będzie wiadomością sprzętową i wracamy trochę do nowego XTR-a, bo DT Swiss wczoraj ogłosiło, że ma już gotową piastę z tym bębenkiem Microspline. Nie jest dziwne, bo wydaje mi się, że jakoś tutaj był jakiś mały konszacht między DT Swissem a Shimano na produkcję tych piast. Trochę tak to wygląda, na pewno na produkcję bębenka. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jestem ciekaw w ogóle, jak do tego odniosą się jacyś inni producenci kół, bo ewidentnie DT Swiss wiedział wcześniej o tym nowym XTR-ze. Ciekawe, nie wiem, co tam Mavic, czy jakiś Fulcrum, czy inni producenci, jak to u nich wygląda. Czy są już gotowi z tym produktem? Ciekawe. Trzecia wiadomość na pewno ucieszy wszystkich fanów Matthew Van Der Poela, bo skonsultował się już z lekarzami po jego wycofaniu się z wyścigu Pucharu Świata w Czechach, po jego upadku. I tam nic się niepoważnego nie stało, rehabilitacja idzie do przodu. W czwartek, czyli jutro, ma już startować w jakimś wyścigu, a później udaje się na jakieś zgrupowanie wyskogórskie, żeby przygotować się do kolejnych edycji Pucharu Świata, które będą we Włoszech, w Val di Sole i w Andorze. I to by było na tyle, trzy wiadomości za nami, ale jest jeszcze jedna ważna wiadomość, którą chciałem Wam przekazać, bo na naszej facebookowej grupie, na grupie kolarskiej mtbxc.pl, właśnie dołączył do nas użytkownik numer 5000. Mamy tam już ponad 5000 osób, co nas bardzo cieszy, bo dyskusje tam są całkiem ciekawe i nie ma tam giełdy, my takie posty usuwamy, raczej rozmawiamy tylko o kolarstwie, więc jeśli chcecie pogadać o kolarstwie górskim, to zapraszam Was do naszej grupy, grupa kolarska mtbxc.pl. Zaprosiłem Was do naszej grupy, to teraz Was zapraszam na rowery, bo mamy zaraz długi weekend. Nie jestem pewien, czy w piątek się będziemy widzieli, dlatego na wszelki wypadek mówię Wam do zobaczenia w poniedziałek.